Słuchajcie, no jestem wkurzony, no co tu dużo gadać. No ledwo co wczoraj zrobiłem program o nieprzewidywalności cen węgla i masz. Akurat dzisiaj dowiedziałem się w tej chwili właśnie, że przed chwilą PGG podniosło ceny tutaj o bez mała 100 zł na tonie za różne sortymenty. No na przykład tutaj mamy orzech za 1200, karolinkę, ekogroszek workowane po 1750, luzem 1500 ekogroszek, no orzech z różnych tam kopalni 1200, kostka 1270, z piasta nawet 1370 kostka, no i tyle. No i jak widać brak towaru, nadal brak towaru. A więc no jedyne co się sprawdziło na 100% to to, że jednak będą problemy z zaopatrzeniem, ponieważ węgla jest po prostu w dalszym ciągu, tego grubego węgla, w dalszym ciągu mało, natomiast miału jest za dużo. No i oczywiście, że się zajmę tym tematem, ale no już nie dzisiaj, jako że dzisiaj zostałem zaproszony przez mieszkańców, przez klub Gazety Polskiej też, na pikietę pod biurem posła gramatyki, posła trzeciej drogi, który jest z Tychów. No i chcę się dowiedzieć, co też mieszkańcy mają mu do zarzucenia, a na pewno coś poważnego. No i także jutro będzie rano z tego reportaż, natomiast węglem zajmę się też chyba jutro niezwłocznie, jak tylko skończę jedno. Odwiedzę kolegę, który w zeszłym roku wymienił węgiel na gaz, piec węglowy na gazowy. No i chcę się dowiedzieć, jakie zapłacił rachunki i porównać to z ogrzewaniem węglowym. Ma bardzo podobny dom do mojego, więc będzie rzeczywiście takie dobre porównanie, co się bardziej opłaca w tej chwili. Zrobię na ten reportaż. No i jeszcze zadzwonię do przewoźnika, zaufanego człowieka, który jest najlepszym fachowcem. Zresztą ci, którzy są praktykami, są najlepszymi fachowcami. W dziedzinie, w każdej zresztą dziedzinie, ja szczególnie w tej. No przecież on jeździ po kopalniach, stoi tam w kolejkach, rozmawia z innymi kierowcami, no, z ludźmi różnymi tam, którzy obsługują te wagi drobnicowe i tak dalej, więc ma dobrą informację. Ale o tym też za chwilę. Zasubskrybujcie więc kanał, no i troszkę cierpliwości, no bo no, jestem wkurzony no, tym, co się dzieje na rynku węglowym, więc proszę o chwilę cierpliwości, zajmiemy się tym wszystkim i spróbujemy wyjaśnić to, co się da. Może też pojadę pod jakąś kopalnię, zobaczyć, co tam się dzieje na miejscu z kamerą. Szczęść Boże!